Siema wariaty. W Morgonemy gramy. Ej, czy mi się wydaje, czy nie wiem, na tym silniku ten dom aukcyjny jest jakiś mniejszy. Albo nie wiem, po prostu tutaj więcej widać, bo to jest ten. Nie wiem, dobra, nieważne, nie odzywam się. Ten, co się ze mną działo, miałem nagle wcześniej. Ale się tak nie stało, ale to nie ze względu na moje niechęci, bo miałem chęci. Tylko wiecie, jak ja się czułem dziwnie w niedzielę, kiedy cyfrowy Polsat mi odwalił coś takiego, że ja nie miałem zupełnie dostępu do internetu. Ja nie wiem, ja już byłem tak zdesperowany, że stałem na apostacie, bo jedyne, co mogłem zrobić ogólnie na komputerze, to było stanie na apostacie. I bicie apostaty jeszcze na jakimś pojebanym pingu. I nie wiem, ja już książkę chciałem czytać z nudów, ale no jednak do tego nie doszło i oglądałem się do kiepskich, no fajnie, nie? Na mrówki mogę iść. 22 level wbiłem, pozdobywałem sobie przedmioty z tej apostaty, bo tam właśnie stałem. I myślę, że na mrówkach dam teraz radę. Umki mam od 25, tak? Ale nie, serio, zauważyłem bardzo dużo rzeczy, które są w tej grze, które są tak strasznie, no, zrobione pod... To jest ogólnie taki przykład, zaraz wam podam na przykładzie. Chodzi mi o to, że takie nawet skóry i tak dalej, to wszystko się stakuje, nie? Dla porównania pokażę wam ogólnie coś takiego. Wszedłem sobie specjalnie na Tarchunę i zobaczcie, pazury stakują się do zera. Znaczy do jednego, no nie stakują się po prostu. A tutaj... Nie ta gra. A tutaj stakuje się do 10. Uwierzcie mi, że skóry tak samo jak te pazury i tak dalej, to wszystko się stakuje do 10. Naprawdę przedmioty warte 40, 10 albo 5 golda stakują się. No, jest to taka duża pomoc. No, a nie, tutaj się stakują? Ej, nie stakują się. Ej, ty kupi chyba jestem. Bo może tam skóry się stakują na zwykłym margonem. Jeśli tak, to jestem głupi i po prostu nie słuchajcie mnie, co ja mówię. Ale nie, spróbujmy skórę lotnąć. Boże, biegam sobie 292 levelem na niedźwiedziach i próbuję zdobyć skóry niedźwiedzia. Ej, nie stakują się. Dobra, to nie jestem jednak debilem. Jednak jeszcze jakieś resztki godności mam. I to jest taki ogólnie zabieg, bo wiecie, ta gra Margo Comics, ona bardziej tak... ona w założeniach nie miała być dla Polaków, tak? To jest ogólnie otwarcie na rynek światowy, powiedzmy, tak? I tak jak możecie sobie ogólnie porównać to do Gothica 3, Gothica 1, Gothica... Znaczy, myślę, najbardziej Gothica 1, 2, tak? Dajmy to na przykład. Tam ogólnie trzeba było nad wieloma rzeczy się nagłowić, tak? Gra mnie prowadziła was aż tak za rękę, bo musieliście do wielu rzeczy dojść. Jak było na przykład w Arkanii, czy na przykład w Wiedźminie i coś takiego? No bo w Wiedźminie nie będę kłamał, ale też coś takiego jest. Nawet już chodzi o coś takiego, że bierzecie sobie quest, wbierzecie sobie, klikacie tracking i was prowadzi jak kompletnego debila, nie? O to chodzi, że nie musicie sami myśleć ogólnie i tak dalej. I tak samo jest tutaj na tym świecie i tak samo sporo jest takich innowacji, których nie ma w Morgonem.pl, bo wiecie, tak wygląda coś takiego, że... Ej właśnie, czy ja tu nie padnę, pytanie. Dobra, dałem radę. Jakoś dałem radę. Wygląda to w ten sposób, że Amerykanie są leniwi i oni nie daliby rady ogólnie. Znaczy, to jest takie może stereotypowe, ale tak jest. Wiele gier, które były po prostu... Na przykład Gothic, tak, był popularny w Niemczech, w Polsce, w Rosji. I po dzień dzisiejszy tak jest, a na rynek amerykański nie przyjęło się to aż tak bardzo. I istnieją takie po prostu stereotypy, że te gry są po prostu za trudne dla Amerykanów, bo oni są na tyle leniwi, że chcieliby naprawdę, żeby gra prowadziła ich za rękę, tak? Że no, dosłownie nie poradzą sobie z niczym, bo muszą mieć po prostu na przykład takie rzeczy jak śledzenie, jak nie wiem, stakowanie jakichś jebanych skór i tak dalej. Nie, to są takie małe rzeczy, ale to jest trochę prawda, nie? No i szczerze, to jeszcze mogę tam wam powiedzieć, nie lubię niedzieli. Wiecie, dlaczego nie lubię niedzieli? O nie, no użyłem drugi. Nie lubię niedzieli dlatego, że macie tu świadomość. Boże, znów zaczynam gadać jak debil, ale dobra, wiem, że to lubicie. Zaczynam gadać jak debil, ale... Nie to miałem powtórzyć. Nie lubię niedzieli, bo jest coś takiego, w niedzielę macie coś takiego, że myślicie sobie, aha, jutro idę do pracy, jutro idę do szkoły. Chodzi o samą myśl już, nie to, że jutro będziecie musieli wstać, ale o samą myśl, samą wkurwienie,
faktem, że jutro musicie iść zrobić. I często ogólnie jak macie jakieś, ja przynajmniej tak mam, kiedy mam jakieś wolne i tak dalej, to nawet nie cieszy mnie jutrzejszy dzień, że na przykład nie idę do pracy, czy coś takiego, tylko ogólnie ten wcześniejszy, że mogę sobie na przykład, nie wiem, posiedzieć do którejś tam godziny, że nie mam takiego wkurwienia, tak? O to bardziej chodzi. No, w sumie kiedyś o tym opowiadałem. Może puścimy jakąś muzykę, bo nie będę tutaj takiej stulej robił. Co tutaj można zrobić? A, widziałem ogólnie, że no, trochę wyświetleń było na tych odcinkach, no, co mnie bardzo cieszy. Jak możecie, to piszcie więcej komentarzy i tak dalej, bo to by mi bardzo pomogło. Piszcie wszystko, dosłownie. Jakie macie tam porady? Dobra. Music, no, copyright. No dobra. Albo nie, wiem co puścimy. No i tyle. Ha, ha, ha. No i teraz to jak szanujący się, że tak powiem, youtuber mogę występować z takimi songami. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś super głośno. Dobra, to puścimy po prostu i tyle. Potem puścimy coś bardzo bardziej w tle, jakiegoś bita bardziej. A, jakbyście byli zainteresowani, to mogę wam powiedzieć o pewnym takiej opcji. Kurwa, przyciszę to, bo nie wiem jak to będzie potem wyglądać na nagraniu, a nie chciałbym, wiecie. O. Jest taka opcja, że mogę, nie wiem, kiedyś... Nagrałem ogólnie coś z Patrycją, bo były osoby, które mnie pytały ogólnie co z twoją dziewczyną, nadal z nią jesteś? Tak, nadal z nią jestem. Jesteśmy już ponad 8 miesięcy. Tak. Od początku 1 maja 8 miesięcy i były osoby, które się pytały, czy coś z nią nagram i rozmawiałem z nią na ten temat wielokrotnie. Powiedziała, że możemy. Więc jakieś tam dymy sobie pokręcimy i tak dalej. Prawdopodobnie jutro u mnie będzie. Nie jutro. Znaczy jutro, bo wy nie wiecie nawet pewnie kiedy ja to wrzucę i tak dalej, więc mówienie jutro i tak dalej jest trochę mylne. Dzisiaj mamy poniedziałek, ona będzie u mnie w środę, myślę. Więc no. Teraz tak trochę mniej się widujemy, ale no. Ale to jest ogólnie Jessica... Nie lubię takiej muzyki ogólnie, bo to jest, nie wiem nawet jak to nazwać, to jest takie powiedzmy disco polo i tak dalej. Takie klubowe bardziej disco polo, nie? Chyba disco polo to zawsze jest klubowe. Nie wiem, nie znam się na disco polo, powiem tak. Naprawdę, nie lubię disco polo i jakoś bardzo mi nie wchodzi w ucho, ale to jest... Ten tekst jest na tyle zabawny, że mi podszedł. Tak samo jak wielu osobom. Na każdym streamie ogólnie z Lola, na przykład jak są LCS i tak dalej, to jest puszczane. Gdzie to nie jest puszczane? Ale myślę, że na swoich nagraniach powinienem trochę więcej muzyki dawać, bo możliwe, że więcej osób chciałoby słuchać czegoś więcej jak gadania po prostu mojego czystego o jakichś pierdołach. Co mogę wam powiedzieć? O! Mogę wam powiedzieć coś takiego, że tak jak ja wspominam ogólnie swoją rozmowę kwalifikacyjną, tak, to było trochę też szczęście, że ogólnie też mam tą pracę i tak dalej. To jest trochę pojawienie się w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie i tak dalej. Wiecie ogólnie, na czym polega ogólnie dostanie pracy moim zdaniem i ogólnie cała rozmowa kwalifikacyjna i ogólnie bardzo dużo rzeczy w życiu, tak? Od tego, w jaki sposób mówicie, jak to nazwać innym słowem? Moim zdaniem retoryka. I tak jak ogólnie słyszałem opowieść nawet też jednej osoby, która miała rozmowę kwalifikacyjną i ona się tam odbywała i tak dalej, i tak dalej. Znaczy nie, było coś takiego, że... Kurwa. Było chyba 5 osób, które poszło na rozmowę kwalifikacyjną do jakiejś firmy budowlanej na jakieś tam stanowisko kierownika, coś takiego, nie? I mam ziomeczka, który poszedł tam na tą rozmowę kwalifikacyjną, miał ogólnie gorsze tam wyniki, chyba z matury czy coś. Nie pamiętam już czego, ale ogólnie tak jego CV i tak dalej, jego tak wszystko nie błyszczało. Ponadto miał jeszcze taką sprawę, że miał coś tam z kolanem, ogólnie miał jakiś tam bandaż czy tam gips, znaczy gips to raczej nie,
Ale miał coś tam ogólnie i zwrócił mu uwagę jego przyszły pracodawca na to, co się dzieje z nogą i tak dalej. On tam mówi, że to nic, ja mogę zaczynać pracę nawet od jutra. I było tak, że właśnie tamte 5-4 osoby odrzucili, a on dostał robotę. A wiecie dlaczego? Pomimo, że wiecie, na papierze i to wszystko tak wyglądało gorzej, ale właśnie co czyni człowieka? Gadka i ogólnie, nie wiem, niektórzy ludzie mają coś takiego w sobie, że potrafią naprawdę budzić zaufanie, tak? Bo jeśli jesteś jakimś chujem, nie odzywasz się do nikogo i tak dalej i masz wszystkich w dupie, no to raczej się nie spodziewajcie, że będą was też lubić. Trzeba czasem nawet się podlizać. Jeśli mam być szczery, to czasem są takie sytuacje, że może nie podlizać, może to jest zbyt takie złe słowo, bo niektórzy nawet, no dużo jest ludzi, którzy podlizywanie się od razu wezmą tak negatywnie i zamiast przekonać kogoś do siebie, zrobicie odwrotnie, ale po prostu warto rozmawiać bardzo dużo z ludźmi, ze względu na to, że wyrabiacie sobie pewne zdolności, tak jak na przykład przekonywanie kogoś do kogoś, wpływanie na kogoś, nie wiem, ćwiczycie też własną psychikę i o, 23 level, widzicie, ładnie. No, siłę. Ale nie, jest tu sporo rzeczy ogólnie, których nie ogarniam jeszcze na tym świecie, ale same questy, no nie są trudne, no, prowadzi was wszystko za rękę. Pewnie obstawiam, że jakbyście mieli jakieś zadanie na 250 levelu, znajdź trzy rumianki do jakiejś mikstury, bo je będziecie potrzebna, to wam pokażę kurwa, gdzie są te rumianki w całej grze. Nie wiem, naprawdę by był taki paradoks? Możliwe nawet. W ogóle są jakieś achievementy, które cały czas dostaję, tylko że jak ja wchodzę tu w achievementy, to ich nie mam, ale cały czas je dostaję. Ale fajna sprawa, że ogólnie one są. W teorii, bo wiecie, na przykład są jakieś achievementy, zabij, nie wiem, 20 mrówek, tak? Tylko dlaczego ich kurwa nie widzę? Fajnie by było nawet, jakby się dostawało za te achievementy, nie wiem, chyba 10k nawet. Coś takiego, wiecie, zawsze byłoby to jakieś urozmaicenie, a nie żeby było takie suche. Aha, widzicie, mamy jeszcze komunikaty, na przykład, że mam pełną torbę, tak? Że nie mogę już więcej pomieścić. Nie, no fajnie, tak? Aha, bo mi to się już nie stakuje, widzicie, już twórcy gry nie zrobili czegoś takiego, żeby. Musiałbym pościągać jeszcze jakieś dodatki sobie, tak? Bo. To jest 2000 warte, to jest warte 500. Dobra, poniżmy trochę. Bo jednak te mikstury. O, właśnie pazury też poniżmy, bo to mi jest mi potrzebne. Wiecie co ja muszę? Muszę ten kamień muszę albo wyrzucić do depozytu, którego nie mam poconego. Albo muszę zasuwać do szamańskiej osady, żeby tego się pozbyć, bo to jest ogólnie to jest item tutorialowy, tak? Że powinien pomagać mi no, w zapoznaniu się z grą, tak? Jak będziecie chcieli, to mogę nawet kiedyś zrobić coś takiego. Tylko myślę, że to już nie ekspatrycją. Tylko mogę sobie wypić nawet parę piw, kurwa. I mogę nawet na freestyle polecieć. Nigdy tego nie robiłem, ale myślę, że sobie poradzę. Tylko tak dla odwagi by trochę trzeba było. Ale nie, chętnie bym polecił na freestyle, byście się mogli pośmiać ze mnie. Ja nie wiem, jakie rzeczy bym robił, ale dla mnie wystarczy taka iskierka po prostu. Na przykład jak chciałem wam o tym powiedzieć, tak jak potrafię wypić ogólnie piwo, czy ogólnie wypić alkohol, tak? To wtedy staje się bardzo rozmowny. I w chwili, kiedy ja nie mam ogólnie perspektyw na to, że jestem na przykład w otoczeniu osób, z którymi nie gadam aż tak bardzo, czy czuję się jakoś niepewnie, bo też mam takie sytuacje w życiu, nie jestem też jakiś mega zajebisty, nie będę kłamał, że nigdy się nie wstydzę czy coś takiego. Ale w sytuacji, kiedy piję alkohol na przykład z takimi osobami, gdzie nie mam jakby pola do tego, żeby gadać i tak dalej, rozgadywać się, opowiadać, to czuję się trochę taki. Czuję się, jakbym niepotrzebnie pił w ogóle. I akurat moim zdaniem taką jedną z lepszych sytuacji, kiedy mogę ogólnie się napić i robić to, co chcę, to jest właśnie na YouTubie. I chętnie bym nawet coś takiego porobił, bo sami nawet zauważyliście po niektórych moich filmach, że wystarczy nawet jedno piwo, czy tam dwa. I ja już mogę wam naprawdę wypierdzieć abecadło od tyłu. I wszystko potrafię. Wszystko. Teraz wtedy to ja już w ogóle staję na głowie. Właśnie do tego mógłbym na freestyle polecieć nawet. No. Czy coś. Nie no, serio, ale jak macie jakiekolwiek propozycje do mnie, to śmiało piszcie. A, właśnie, bo bym zapomniał, bo to jest dosyć ważne. Napisałem sobie na Itan cześć i tak dalej, elo mordy. Jakiś ziomeczek do mnie podbija i dostałem jakieś tam przedmioty. Więc typ się nazywa Da Vinci.
to ten chyba sławny Leonardo. Nie, no, sprzeda się albo coś tam się zrobi. Nawet nie wiem, co to są za itemy. Nie patrzyłem na nie bardzo. A nie, tu mam. Dobra. A właśnie, mam te przedmioty za postaty, więc też będzie trzeba coś z nimi zrobić. Pierścień. Myślałem na początku, że to jest Patryka na 31, ale to jednak trochę wyższy level. Co to jest? Aha, to jest unikat. To jest ten. No, szkoda, że nic na mnie. Ale spoko. No wiecie, przynajmniej można sobie sprzedać, nie? Więc miło ze strony koleżki. Wiecie, ja oczywiście jak typowy Janusz, jak od razu usłyszałem, że ktoś chce mi coś dać, to od razu zasuwam i zapierdalam, kurwa. Jak za darmo, to nawet dwa wezmę. Wiecie, umysł Janusza. Niestety. No. Może jeszcze jakby będę miał chęci, to jeszcze nagram dzisiaj coś, to wrzucę. Znaczy, na pewno nie chciałbym robić czegoś takiego. Znaczy, kurwa, i tak to robię, bo jestem debilem. Nie wrzucać czegoś tak pod rząd, tak? Ale zobaczymy. Nic nie obiecuję jak na razie. Zobaczymy, jak to będzie. Ale jeśli mam być szczery, to chęci nagrania na tym serwerze mam, tylko no, tak jak mówię, no. Serio, chciałem nagrać ogólnie to w weekend, ale no nie było za bardzo opcji. W sobotę sobie poleciałem, w niedzielę nie działał mi internet. I w sobotę też jakoś jakieś problemy miał ten cyfrowy Polsat. A patrzę sobie na stronę cyfrowego Polsata i tam jest coś takiego, że tam praktycznie w całej Polsce ktoś miał problemy z internetem, więc no, nie fajnie, że tak powiem. Normalny download był, ale ping miałem gdzieś 2000, no to już tak niekoniecznie. Ej, ale strasznie szybko się expi na tych mrówkach. Nie wiem, tak jak mówię, nie, może zaraz po prostu zakończymy to nagrywanie, jeszcze tam jeszcze pomyślę o tak dalej, pobiegam sobie. O, na tej mrówce będę mógł coś sobie pozdobywać. Chciałem ogólnie z tej apostaty zdobyć cokolwiek, a wiecie co zdobyłem? Same zwyklaki i je powystawiałem na aukcji za 10k. No wiecie, zawsze umysł Janusza potrafi sobie zarobić. Jestem jebanym Januszem, naprawdę jestem. Dobra, wbijmy sobie ten. 24. Ale nie, dopóki nie miałem ogólnie tego. Boże, ile tego jest? Dopóki nie miałem levela, którego? 320, no to wywalać. Dopóki nie miałem levela, którego? 22 i nie założyłem tych przedmiotów za apostaty, to nie dawałem rady tutaj. Ale na przykład ten naszyjnik mam z jakiegoś questa śmiesznego u Roana. No. A, i co jeszcze? Wiecie, że jest quest dzienny? Jest taki kotek w Idan tutaj, u którego dajecie mu, nie wiem, mogę wam pokazać w sumie. Ale nie, dobra, nie chcę mi się tam chodzić. Najwyżej kiedyś wam pokażę. Ale jest coś takiego quest dzienny, że dajecie mu, nie wiem, mięsko, on mówi, daj mi więcej. Dajesz mu mięsko, daj mi więcej. Dajecie mu tam z 5 mięsek i wtedy dostajecie expa czy coś tam. I to jest quest dzienny. Super, co? I potem tak się zmienia na takiego grubego. Ale fajny tym ogonem końca. Ale nie no, moim zdaniem to ciągnie trochę za rękę, ale. A właśnie, chciałbym porównać sobie ogólnie statystyki na tej. Na tym, wiecie. Aktywnych graczy jest 38 tysięcy. Aha, na tym drugim mniej. Dobra. A zobaczmy sobie na takich innych serwerach. Aha. To jest więcej jak na Berufsie. Co? Max Online weźmy. Może to bardziej pod uwagę. Widzicie. To, że jest tyle postaci, to jeszcze nie powinno aż tak bardzo was sugerować. Dlatego, że to są. Myślę, że w większości to są trochę martwe postacie, tak? Które nie grają. A teraz zobaczmy, ile jest online? 83. Na Berufsie 91. To myślę, że porównywalnie gra cały czas tyle ludzi, mniej więcej. Znaczy, dobra, jeśli to jest ogólnie. Nie wiem, ja porównywalnie to jest coś do Berufsa, więc. Ale nie wiem. Nie wiem, jak to oceniać. Bo postaci widzieliście, ile było, a to, co jest dosyć dziwne. No to wiecie, mogą być martwe właśnie postacie, które po prostu zostało założone. Ktoś tam wbił sobie 23 level, obiecał na przykład na YouTubie, że będzie grał i tak dalej, a potem powiedział: ej, dobra, nie chce mi się. I takie postacie mogą tutaj być na tym serwerze, no nie będę kłamał.
Tak, takie łobuziaki trochę. Ale nie, jeszcze raz się powtórzę, ale tam wiecie, opowiadajcie, co tam chcecie na komentarzach, piszcie i tak dalej. Możecie mnie nawet na Facebooku zaprosić, wszystko możecie. Możecie, nie wiem, nawet list do mnie wysłać. Na Margotem oczywiście. Co jeszcze? Kinder niespodziankę możecie mi dać. Wszystko. A ja właśnie nie wiem, może teraz będę miał troszeczkę więcej czasu na to granie, więc by się, że tak powiem. Znaczy nie, może pójdę po prostu na urlop sobie. Nie wykorzystywałem bardzo, praktycznie w ogóle urlopu nie wykorzystywałem od kiedy pracuję rok, więc trzeba wykorzystać. O, 24 level. Dobra, nie, no tak jak mówiłem, jeśli chcecie, to możecie tam łapki w górę zostawiać, komentarze i tak dalej. Ja będę leciał. Zobaczymy, kiedy się znowu odezwiemy. Nie, no pobiegam sobie tutaj na mrówkach w wolnych chwilach. Myślę, że to nie jest jakoś super pasjonujące. Jakieś tematy tam dla was powymyślam. Siema.